kurwa! Jebany! Otworzyć ogień! Otworzyć ogień! Kurwa, nadal się zbliża! Nie strzelajcie temu w łeb! Kimura, kurwa! W nogi! Strzelajcie, kurwa, w nogi! Shin, zatrzaśnij drzwi! Wycofujemy się, skurwysyny! Okej, możemy odetchnąć. Sprawdźmy straty. Kimura, będzie dobrze. Widziałem gorsze rzeczy. Poleż chwilę, potem cię obejrzymy. Dobra, kucać dupki. Ser, rozkazy. Ser. Chłopaki, zabezpieczcie obwód. Ja i kapitan musimy pogadać. Ser, wszystko w porządku? Nie, proszę wybaczyć. Z całym szacunkiem. Ser, będzie dobrze. Bo moi chłopcy liczą, że nas pan z tego wyciągnie. Więc jakie są cholerne rozkazy? Dobra, zabezpieczyć wszystko. Zrobię to. Ty się tylko uspokój, okej? Pierwszy raz na takim polowaniu na robale to normalne, że się trochę się boisz. W porządku. Jones, Hamudi, raport! Zapasowe generatory mocy wytrzymają co najmniej kolejną godzinę. Mnóstwo czasu, nie martwcie się. Ogarniemy to. Jesteśmy największymi skurwielami na świecie, nie? Skupcie się, głowy nisko, damy radę! Jackson, co z Kimurą? Okej. Siedź z nim tak długo jak się da. Będziemy was osłaniać. Nie zostawia go dopóki... Cóż. Nie powinien teraz być sam. Zimmer siedzi nad komunikacją. Musimy się zorientować, co do chuja zresztą ośrodka. Czy pracują nad zasilaniem, czy jesteśmy zajęci na siebie? Dobra, kapitanie, jak z panem? Myślałeś, że to będzie proste? Będę szczery. Taki jest prawdziwy świat. Z tym użeramy się ja i moi ludzie. Chciałeś doświadczenia bojowego? Macie. Pewnie myśleliście, że będziecie trzymać głowy nisko i zdobyć wystarczające doświadczenia, by zdobyć awans, ale tak się nie stanie. Jesteście w tym oddziale, jesteście w wirze warg tak jak reszta. Więc sytuacja jest taka. Nie widzieliśmy rebeliantów od pierwszego ataku. Słyszeliśmy dużo strzałów, więc czegokolwiek co, jeszcze tego nie mają. Chyba są na tym piętrze, ale nie będziemy pewni, dopóki nie dojdzie do kontaktu. Ten brzydki skurwie próbuje przedostać się przez drzwi. Chyba nie da rady przez jakiś czas. Nawet jak pomocy ci zasilanie padnie, drzwi pozostaną zamknięte. Ale nie chcę liczyć, że wcale nie przejdzie. Jak nie da rady, może wejdzie inną drogą, albo nawet i wyjściem. Pomocy ci zasilanie padnie za jakieś 45 minut. Będzie więcej przełamań. Musimy przywrócić główne i przyciągnąć uwagę tego czegoś, żeby nie wlazł poza teren. Jak przywrócimy zasilanie, automatyczny system powinien pomóc nam w zamknięciu tego, dopóki nie przybędzie pomoc. Więc jakie są rozkazy? A to... Ser, nie możemy odpalić jebanej atomówki. To jest kurwa ostatnie koło ratunkowe. Nawet przy masowym przełamaniu nie jesteśmy tu jedyni. Ośrodek 34... Nie, ser. Nie możemy się z nimi teraz skontaktować, ponieważ jesteśmy pod ziemią, a system komunikacji padł. Tak, jestem pewien, że... Tak, ser. Tak, rozumiem. Wydam rozkazy. Jones, twój zespół idzie z kapitanem. Musi zaprowadzić go do bunkra. Przez tunele. Będzie dłużej, ale ten kuta sam się nie zmieści, więc będziecie bezpieczniejsi. Mimo to trzymajcie głowy nisko. Są tu rebelianci, więc Bóg jeden wie, co jeszcze wypuszczą z klatek. Reszta z was idzie korytarzem 42. Naróbcie hałasu, przyciągnijcie uwagę bydlaka. Przygotujcie się na zatrzaśnięcie drzwi, jak tylko się zbliży. Barnes, ty ze mną. Tak, kapitanie? Nie, ser, nie idę z panem. Jeszcze raz spróbuję naprawić zasilanie. A potem nie wlez do jebanego bunkra, dopóki wszyscy moi chłopcy nie będą. Tak, ser, rozumiem. I tak nie idę. Niech pan nie wydaje takiego rozkazu. Obydwaj będziemy tego żałować. Dziękuję, ser. Przywrócę zasilanie do czasu, gdy znajdzie się pan w bunkrze. Jeśli nie, może pan myśli o odpaleniu atomówki. No i wtedy ja i Barnes prosimy włączyć zasilanie. Szanse były małe, jeśli kapitan nie chciał czekać na moich chłopców, musiałem dać im jakąś szansę. Tak, ser. Wierzę, moje miejsce jest z moimi ludźmi. Zwłaszcza przy oficerze dowodzenia. Ale ja jestem inżynierem. Tylko ja mogłem włączyć zasilanie. Jak mówiłem, to była najlepsza opcja. Barnes był ze mną cały czas. No, prawie cały. Tak, zostawiłem go, ale to było na 10, max 15 minut. Musiałem zdecydować przerywacze. Potrzebowałem pilnował drzwi. W każdym razie zajęło nam to trochę czasu, ale przywróciliśmy zasilanie. Gdy to się stało, z łatwością zabezpieczyliśmy bydlaka, a posiłki do środka 34 zgarnęły rebeliantów. Jones powiedział mi, że kapitan rozkazał mu osłaniać jego drogę ucieczki tunelami, po tym jak rebelianci go przyszpilili.
Znaliśmy katana martwego w bunkrze. Nie dotarł do guzika. Nie, ser. Nie wiedziałem, że kamery w bunkrze działały. Co wyłapały? Wysoki skurwiel w płaszczu. Brzmi jak nikt. Ciekawe, co on tam robił. Pogadam z ochroną. Zobaczymy, co zniknęło. Nie, ser. Nie wiem, jak się przez nas przedostał. Pogadam z chłopakami, spytam, czy ktoś coś widział. Ale pewnie nie. Nie widzisz nikogo, dopóki on tego nie chce. Zupełnie jakby chciał coś udowodnić, czy coś.